czyli one nie były trybowodniejsze, one były faktycznie miały niższe prawdopodobnie zblokowanie itd. Tak dalej. Czy w tym momencie nie mówię tak, że jeszcze te testy tego, tam jest tą pierwszą nową biorową w tym momencie? Ja bym powiedział, że tak, do tego zmierzałem, tylko że ja też kilka miejsc też nie zdążyłem tego dostatecznie mocno określić. Co to oznacza? Innymi słowy, w naukach przyrodniczych, w naukach, które generują i mierzamy bardzo przyjemną wiedzę, możemy znajdować wyjaśnienie, konkretyzację dla zjawisk społecznych. Ja nie mówię, że one dzięki temu dadzą się całkowicie redukować. One zyskują bardzo rozumą na każdym etapie kwancji autonomii, tak? Ale tak, moim zdaniem, właściwie powiedział Pan ten punkt, który jakoś mi się nie udało, bo mi tak, przyszły raz. Przyszły raz, tak. Mam takie... Mam takie pytanie. Czy ewolucja według Pana służyć ma satysfakcji, czy jest satysfakcja jest wyłącznie elementem przystosowania? Raczej to drugie, ale jak to wynika z tych pism neodarwinowskich, które przyznaję, również czytam jako fascynacz Amato, czy on Amato, ewolucja nie ma na celu dawanie satysfakcji nam, tylko raczej służy temu, aby mogło nasze potomstwo zaistnieć. Innym słowem, nasza satysfakcja jest odgrywa instrumentalną rolę w naszej zdolności kooperacyjnej. A zatem satysfakcja, jak odgrywa fundamentalną, istotną rolę w tym procesie, zasługuje zaistnieć, ale jest tylko i wyłącznie instrument. W żadnej mierze nie może być stosowana w dobro samo sobie. Jakkolwiek społecznie się tak rzeczywiście utrwali może, zwłaszcza z momentem, kiedy doznania seksualne oddzieliły się od zadań federacji. Zatem to jest dużo bardziej skomplikowana sprawa. Przypomnę słynny argument Dawkinsa, że w istocie my nie jesteśmy autonomicznymi podmiotami, monarchami, czy podstawowymi jednostkami ewolucji, tylko raczej samotne geny, które traktują nas jako swoje myślniki, prawda, i posługują się nami. Inna teoria, która mi się gdzieś tam mówiła o różnym dyscyplinie, mówi o tym, że jesteśmy licznymi tylko nośnikami dla koalicji bakterii, które posługują się nami, aby móc się perpetuować. To są skomplikowane rzeczy, a trochę potrącam jak jeden ze swoich tekstów na ten temat, ale to myślę, że biologowie tu obecni wyglądają jakimś uczciwym rozumieniem na zadanie tego pytania. Tak? Przepraszam, tylko nie widzę z tyłu tego tekstu, tak? Ja chciałem powiedzieć, że ta ewolucyjna jest bardzo ciekawa z punktu widzenia historii sztuki nauki, to myślę, że potężna furtka do różnych badań. W ogóle furtka do wejścia w taką mocną humanistykę przez biologię. Natomiast chciałem się zapytać o to, czy estetyka ewolucyjna wyjaśnia w jakiś sposób mózg. W przypadku człowieka to jest takie jakby mniej jasne niż to, co mówi Kim. Teraz mówię, że nie badałem tej sprawy, ale z tych, tak powiem, to jest tych rzeczy, które znam, myślę, że tak. Muzyka. Nawet jeżeli ta nawet zdefiniowana samoświadomie zaburza,
techniczność i prowadzę dysharmonię i kakofonię na swoją zasadę, bo tak się dzieje teraz w muzyce współczesnej, odzwierciedla i zarazem reguluje pewne naszego, ale służy regulowaniu naszych zachowań. To można oczywiście obserwować w formach muzycznych i tanecznych zarazem w społeczeństwach wiązanych za prymitywne. Wiem także, że ich metody rytmizowania własnych zachowań są zupełnie inne od naszych, to moim zdaniem na rzecz relatywizmu, bo ja bym nie popadał w uniwersalizm, jaki popada Denis Dutton w swoich teoriach. Ale jak to pisał Clive, nawet te dzieła, które studiujemy na chłodnych i białych szczytach do osiągnięć ludzkich, również dadzą się jakoś tłumaczyć za pomocą naszych interakcji grup nowych, porządkowi, który znajduje ucieleśnienie w muzyce. Ja niedawno przyszło mi do głowy, że filozofia, czy wszelkie poszukiwanie wiedzy, jest poszukiwanie porządku. To poszukiwanie porządku dokonuje się na ten sposób. Biologowie, jak Państwo doskonale wiecie, wymyślili sposób klasyfikacji gatunków. Ale jeżeli spojrzymy na znaczenie słowa gatunek w języku łacińskim, species, albo po angielsku species, co to znaczy? Po łacińsku to trzy klasyfikujemy istoty żywe, roślinne, zwierzęta według wyglądu. To jest tak, innym słowem tutaj mamy kategoria estetyczna, to co przestrzegamy na fundamentalną rolę. Darwin na wyspach Galapagos zauważył odmienności w wykształtowaniu różnego rodzaju ziem. To był ten początek, kiedy zaczął myśleć o tym, dlaczego jeden gatunek ziem tak się zaczął dywersyfikować w zależności od tego, na której wyspie mieszkania. Zatem porządek jest tym, czego szukamy w naturze, a moim zdaniem to dążenie do porządku jest tym jeszcze czym innym, tylko jak gdyby pragnieniem znajdowania się w otoczeniu, które dzięki temu się uporządkowało, że jest kosmosem, a nie laosem, gwarantuje nam bezpieczeństwo. Że tam niebezpieczeństwo, które może zagrozić naszemu istnieniu, czy przetrwanie, będzie zredukowane. Oczywiście wiemy także, z filozofii nauk uczymy się, że wszystkie nasze próby narzucania porządku świata spotykają się z porażką. Chociaż one są całkiem, coraz to doskonalsze, ale co chwilę są wywracane po to, bo się znajduje jakiś fakt, który wykazuje, że ten porządek już musieliśmy. Pozwoli nam usytuować wszystkie wydarzenia, czy wszystkie fakty w odpowiednich pudełeczkach, co chwilę są osadzane, że musimy budować dużo bardziej wyrafinowane pudełeczka, żeby te fakty, które się tam nie mieszczą, dopasować. Ale to jest nic innego, tylko nie wiem, element rozwoju wiedzy, o którym dosyć interesująco pisał Karl Popper, również dla ministra, który przecież jedną ze swoich książek nazwał ewolucyjna teoria, pokazując, że nasze teorie, które narzucamy na świat, są niczym innym, tylko jak tylko właśnie porządkami, które następnie są falsyfikowane, albo też chwilowo potwierdzane. Chcę powiedzieć, że muzyka jest próbą właśnie narzucania porządku na nasze myśli, na nasze plany, na nasze emocje. Bo muzyka między innymi temu służy, ale też poprzez to, iż odzwierciedla do pewnego stopnia harmonię naszych emocji, służy ich wyrażaniu w swojej mierze. Chociaż oczywiście muzyka spełnia także inne role, jest znany spór między zwolennikami Bacha i zwolennikami Beethovena, to wiadomo dynamiczne, emocjonalne i tak dalej, a biorąc te swoje sprawy harmonii niebieskich, które są dużo bardziej porządkujące niż te emocjonalne bachowskie. Innymi słowy, tutaj to jest taką jednoznaczną odpowiedź, ale myślę, że to jest niezłe wyzwanie dla tego, który się ośmieli podjąć to zadanie, aby próbować wskazać, w jakiej mierze to, co nazywamy estetyką ewolucyjną, da się zatrudnić do wyjaśnienia zjawiska.
Ale myślę, że biologowie też będą uczynili sprawę tego pytania.
Ja tak mam, przepraszam, taki, a propos tego komentarz, bo to już takie, mi się to nazywa z seksmisją, prawda, gdzie były dzieci seryjnie produkowane, ale to zrozumiałe tutaj pytanie, czy my się uwolnimy od tego doboru płciowego, który nam troszeczkę tą estetykę w jakiś sposób powiedzmy kształtuje. Tutaj to wszystko zależy od tego, że bo dzisiaj dobrze technicznie już powiedzmy potrafimy tą jedną komórkę z jednego organizmu pobrać plemnik, z drugiego zapachować do trzeciego i dać na wychowanie czwartemu, prawda? Jak to tutaj tak brzydko wygląda. To jest jakby codziennie. Tak, ale teraz tak. Jak szeroko to będzie rozprzestrzenione? U nas jest 7 miliardów, jeden taki osobnik w skali tej populacji. On nie istnieje jako czynnik, który nam zmieni, przesunie środek gdzieś ciężkości tego rozkładu. To musiałoby stać się masowe, żeby nas uwolniło od kombinowania, od takiej oceny stricte estetycznej, żeby ona mogła być utrzymywana. Nasz sposób postrzegania tego piękna czy potencjalnego partnera. Tutaj niestety nie może długo dzisiaj z nami być z powodu wyjazdu profesor Pawłowski, który się akurat doborem płciowym człowieka bardzo mocno zajmuje. Ale a propos tego jest... To jest bardzo silnie wsparte mocnymi badaniami na bardzo licznych próbach, ponad 1000 osób przebadanych było pod tym względem. I na przykład we wszystkich kulturach, niezależnie czy preferowane są osoby bardzo wiątkie, szczupłe, czy to będą bardziej takie masywniejsze, na przykład sylwetki, zawsze jest stały, w przypadku oceny atrakcyjności kobiety przez mężczyznę, zawsze jest stała proporcja tam i do biodra. Ona nie bierze się znikąd. Po prostu jest pewna proporcja, przy której jest najniższy odsetek komplikacji okołoporodowych i w przypadku komplikacji w okresie ciąży. W tym momencie dobór, dzisiaj my oczywiście mamy lekarzy, całe sztaby medyczne, które nam potrafią nas jakby tej selekcji uwolnić, ale jeszcze 200 lat temu okres porodu i ciąży dziesiątkował kobiety regularnie. Darwin zachodził kilkanaście, jeżeli mówimy o Darwinie, dzieci, przy czym w okolicach okołoporodowych dwójka czy trójka umarła jako dzieci parę tygodni po urodzeniu, także my jesteśmy spod tego doboru jakby już w tej chwili uwolnieni, ale w dalszym ciągu w naszych genach, które w tej części nas, takiej zwierzęcej, która ukształtowała tą naszą postrzeganie estetyki, ta proporcja tej klepsydy, prawda, ten stosunek jest ważny. Dalej kobieta odchodzi od tego stosunku, tym problemy, prawdopodobieństwo problemów jest większe. To nie znaczy, że 100% rzeczy one wystąpią, ale tak. To tyle tylko tak. Ja dorzucę do tego, co powiedział pan doktor Bolczyk. Jeden fakt. Kiedyś przebadano pod względem proporcji cielesnych, czy w ogóle wymiany cielesnych. Przepraszam panie, Królickiej, Gregorio. Od początku, kiedy to pismo zaczęło się pracować, do okresu niedawnego. I oczywiście zauważono, że ta ewolucja, w tym ideale piękna, za jakim uważa się Królickiej, jak była Hugh Hefner, następuje dużo szybciej niż moglibyśmy przypuszczać, ponieważ jeżeli one były pełniejsze, niższe, obdarzone szerszymi oddaniami, większymi piersiami, z biegiem czasu stało się wyższe, szczuplejsze, bardziej opiece bym powiedział, z naszymi oddaniami i z mniejszymi wystami. Przepraszam za dosłowność. Ale moim zdaniem jest to rezultat bardzo nachalnego upowszechniania pewnych wzorców estetycznych, które nie wiem, jaki mają związek z tym, z tym mechanizmem, o którym powiedział dr Bolczyk. Czy one rzeczywiście będą zachowały tę proporcję, czy też już nie. Tego nie jestem pewien, ale wrzucam ten fakt jako dodatkowy element komplikujący obraz, ponieważ mi się nie wydaje, że jakoś uspójnie z całą myślą. Ja chciałem powiedzieć, chyba to nawet powiedziałem, że niestety odgrywa rolę
są świadectwem zdrowia. Nic że te dwie rzeczy nie dadzą się rozdzielić. Nie dadzą się rozdzielić. Więc ja to gdzieś tam oczywiście zasygnalizowałem bardzo publicznie, ale nie sądzę, że to, co powiedziałem, było wyczerpująco powiedziałem na pani pytanie, ale biologowie i ewolucjoniści i zoologowie mają pełną odpowiedź na to pytanie. Myślę, dużo bardziej pewniejszą niż jak jestem w stanie je udzielić. Ale te rzeczy są mocno ze sobą związane. Ja się, kolega, jest, ale jedno słowo tylko rzucę, że teraz podobno kobiety takie w tej kulturze europejskiej 30% już robi cesarki, więc jak one, to już jest dużo po prostu. Jak one są, te, mają te wąskie biodra, czyli to już nie jest ta granica tych wąskich bioder, bo one, no jak jest 30, to może być 60, 90 i one już mogą dojść przez cesarki, że będą nawet z wąskimi biodrami, one będą się rozmnażać, tak? A to jest jeden, a mówię, kolega jest... Pamiętam jednak, że dostęp tego rodzaju zabiegu nie jest tak bardzo powszechny, jakbyśmy chcieli sobie dostępny, bezpieczny, tylko w krajach cywilizowanych do dobrze rozwiniętej służby zdrowia. Ja mam wierzyć, że są kraje, które w sztuczny sposób dążą do zaniżenia dostępności tego zabiegu. Na przykład Szwecja, gdzie jest 8 czy 11% i to jest państwowo narzucone, że powinno się do tego dążyć. I oni się trzymają tego wskaźnika. A kolejna rzecz, wracając do tego, tak jak już mówiliśmy, jeden organizm plemnik, drugi organizm komórka jajowa, trzeci organizm z macicy czwarty wychowuje, tak, tylko że według mnie nadal nie uciekamy od estetyki, bo zazwyczaj ten, co wychowuje, dobiera pierwszy i drugi organizm, czyli dawców, pod względem zdrowia, pod względem jakichś cech, które według niego predysponują tych dawców do tego, że to dziecko będzie miało jakieś pozytywne cechy. Nawet wybiera ten trzeci organizm pod względem zdrowia, że koszt, jaki wrzuci w to, żeby nastąpił sukces połączenia się dwóch komórek oraz koszt, jaki wrzuci w to czas, w to, żeby dane no po prostu kobieta poświęciła ten okres ciąży, żeby ten okres ciąży połączył się sukcesem, to też jest estetyzm według mnie. To też jest też będzie dobierał właśnie na tej zasadzie takie prawdopodobieństwa bioder, na zasadzie badań jakichś tam lekarskich, też będzie się tym sugerował. To nadal nie będziemy uciekać od estetyki, chyba że to naprawdę będzie w jakichś bazach komputerowych i to będzie na zasadzie jednorękiego bandety, że się naciska i tam wyrzuca po prostu ileś skorelowanych osób. Znaczy, te kwestie poruszało w zakresie, nie wiem, możliwości planowania i ręki, które się z tym wiążą i także z zabiegami in vitro. Poruszał to Jan Habermas w swojej książce o naturze ludzkiej. Także tak, to są zagadnienia o dużym potencjale filozoficznym, politycznym, one są przedmiotem refleksji na bardzo dużych poziomach. Moim zdaniem niedobrze jest, że on tak dystansuje się od samego Darwina, bo uważam, że Darwin jest niejakim nieciekawym współcześnie. Oczywiście poza wąskim profesjonalizmem, ale to jest wspaniały pisarz. Czytanie Darwina to jest bardzo miłe przeżycie estetyczne, także to wybitnym stylistą. A długo pracował na pierwszą książkę, przecież publikowała na 56 lat, czyli już wtedy, kiedy właśnie książka mogła być już 8 lat wcześniej publikowany i wiemy, że został jakby popędzony do publikacji tej książki po ukazaniu się artykułu Wallace'a, który w istocie odkrył. W istocie moim zdaniem później niż te same idee, ale publikował jako pierwszy. Chociaż ja będę o tym mówił. To jest świetnie. Dziękuję Państwu bardzo, ale proszę mnie wybaczyć. Jak mój osobisty etap ewolucji trwa, no ma 8 godzin pani, więc będę musiał się nie było zabierać. Dziękuję bardzo za bardzo ciekawą wykład.